Dzień dobry. Witamy się z Wami bardzo nietypowo, bo z Pakistanu, a dokładniej sprzed lotniska w Islamabadzie i przez najbliższe 2 tygodnie będziemy eksplorować ten jakże niezwykły, piękny i bardzo górzysty kraj. Więc zapraszamy Was na wspólną podróż po Pakistanie. A dokładniej zabieramy Was na road trip Karakorum Highway. Ale zanim się w niego udamy, to zapraszamy do Islamabadu. Aktualnie znajdujemy się w parku Damaneko, który położony jest ponad Islamabadem i oferuje bardzo ładną panoramę miasta. Nawet mimo tego, że dzisiaj ta przejrzystość powietrza nie jest może jakaś bardzo wybitna, ale i tak całkiem nieźle miasto można z góry podziwiać. Dodatkowym atutem parku jest też to, że można tutaj z całkiem bliska podziwiać małpki, które w sierpniu na dodatek mają młode, więc te takie maluszki sobie hasają razem z mamusiami pomiędzy drzewami i tutaj dostarczają sporej rozrywki turystom. Mieliśmy też okazję zawitać w meczecie Króla Faisala. Meczecie, który może pomieścić 10 tysięcy wiernych. Następnego dnia wyruszyliśmy w podróż z Islamabadu do Chilas, rozpoczynając w ten sposób przygodę z Karakorum Highway. Droga ta jest jedną z wyżej położonych, utwardzonych dróg na świecie. Zaczyna się nieopodal Islamabadu i po pakistańskiej stronie wiedzie aż do granicy z Chinami, na położoną na prawie 4700 metrach nad poziomem morza Kundżera Pass. Pierwszego dnia spędziliśmy prawie 15 godzin w podróży, podziwiając nie tylko widoki, ale też jingle tracks, czyli kolorowe, fantazyjnie ozdobione ciężarówki, będące jednym z symboli Pakistanu. Poranek w Chilas powitał nas pięknym widokiem na rzekę Indus. Stamtąd udaliśmy się w okolice Raikot Bridge, skąd wyruszyliśmy na Fairy Meadows. Film na temat tego wyjątkowego miejsca czeka już na Was na naszym kanale. Po powrocie z Fairy Meadows ruszyliśmy Karakorum Highway dalej na północ. Jednym z ważniejszych miejsc na trasie był Jaglot, czyli miejsce spotkania trzech najwyższych pasm górskich – Karakorum, Hindukuszu i Himalajów.
Kolejnym ważnym punktem była Dolina Hunzy, położona między innymi u stóp Rakaposzy. Tu większość naszej ekipy miała okazję zaliczyć zjazd na zipline. Idealną bazą do eksplodowania Hunzy jest miasto Karimabad. Czekają tu na Was klimatyczne uliczki wypełnione sklepikami z pamiątkami czy suszonymi owocami, ale też zabytki. Na przykład niesamowicie położony i pięknie odrestaurowany Altit Fort. Karimabadu warto wybrać się na wycieczkę do lodowca Chopar. To bez wątpienia jedno z piękniejszych miejsc, jakie odwiedziliśmy w Pakistanie. Wróćmy jednak na Karakorum Highway. Od 2010 roku powyżej Karimabadu znajduje się jezioro Attabad. Powstało w wyniku osuwiska, które zablokowało przepływ rzeki i doprowadziło do gigantycznego rozlewiska. Przez kilka lat Karakorum Highway była nieprzejezdna, ale dzięki Chińczykom udało się odbudować ten fragment drogi, tworząc przy okazji sieć tuneli. Mieliśmy tam okazję udać się w godzinny, widokowy rejs, by spojrzeć na tę malowniczą okolicę z perspektywy wody. Kolejnym punktem na trasie był Husseini Suspension Bridge, uważany za jeden z najniebezpieczniejszych mostów na świecie. Ma prawie 200 metrów długości i oferuje niezapomniane wrażenia. Później wjechaliśmy na teren Parku Narodowego Kundżerab i rozpoczęliśmy wysokogórski etap tej podróży.
Naszym busikiem mozolnie wspinaliśmy się na Kunjara Pass, gdzie oprócz wspomnianej wcześniej chińsko-pakistańskiej granicy znajdują się też dwa najwyżej położone bankomaty na świecie. Znajdujemy się na wysokości 4700 metrów, prawie, bez tam paru metrów, przy pakistańsko-chińskim przejściu granicznym. Tutaj kończymy naszą przygodę z Karakorum Highway pośród wspaniałych górskich widoków. Niewątpliwie jest to przepiękna trasa do pokonania, jeśli będziecie właśnie w Pakistanie, bo będziecie cały czas mogli obcować z przepiękną przyrodą i niesamowitymi widokami. Mamy nadzieję, że ta wspólna przygoda na Karakorum Highway Wam się podobała. A jeśli tak, to pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować, zostawić łapkę w górę i komentarz. I widzimy się w kolejnych filmach. Na koniec chcielibyśmy podziękować ekipie Tuk Tuk Tours, z którą to udało nam się zrealizować plan pakistańskiej przygody. To dzięki Wam udało nam się odwiedzić te wszystkie niesamowite miejsca. I nie mówimy do widzenia, mówimy do zobaczenia, Pakistanie!